Jestem chora. I nagle się jakiś budynek pali. Idziesz do mnie tak. Cześć. Dzień dobry moi drodzy, witam się z wami w trzecim odcinku z nowej serii Healing in Warsaw Diaries i będę sobie zaraz nagrywała podcast. Robiłam ostatnio zakupy w Lidlu i miałam pomysł, żeby nagrać podcast, dlaczego nie chcę mieć dzieci. Tak po prostu mi przyszło, wybierałam herbatę i mówię, nagram o tym podcast, więc robimy to już późno już troszkę, jest 19, no i nagrywamy z cynamonkiem, to jest moje dziecko. Podcasty są teraz w każdy czwartek. Przypominam, witam się z wami w kolejnym vlogu. Jutro odwiedza mnie mama, więc się mega cieszę. I wpadajcie na moje dwa konta na Instagramie, dwa konta na TikToku, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, żeby nie przegapić najnowszych odcinków na tym kanale i miłego oglądanka. Nie wiem, czy ja wam o tym już wspominałam, moi drodzy, ale mamy teraz z mamą taką tradycję po moim wyjściu ze środka, że w każdą niedzielę albo w sobotę, to zależy akurat od planów mojej mamy, przyjeżdża do mnie i mnie odwiedza i robimy razem coś fajnego, na przykład idziemy do jakiegoś muzeum albo kawiarni, jakiekolwiek tam mamy pomysły. Dopiero skończyłam kola, nawet nie zdążyłam włosów ułożyć, zaraz je zepnę. To jest mój outfit. Mam te ugi na platformie, spodnie, sweter, płaszcz i fryzura na Chopina. I mama na mnie już czeka na dole, więc idę. Mam do niej prezenty. Hello, idziemy dzisiaj znowu na wystawę, ale tym razem na Widzialną i na Van Gogha. Ale super, cieszę się, bo jest ostatnie dzień. No, ostatnia godzina wejścia, więc mega, że nam się udało. Skręć w lewo. Następnie. Jezu, jakie dziury. Jak mam być z wami szczera, to trochę zawiodłam się tą wystawą. Ja jestem ogromną fanką twórczości Van Gogha i było fajnie, warto zobaczyć to chociaż raz w życiu. To był w ogóle ostatni dzień tej wystawy w Warszawie, natomiast było strasznie dużo ludzi, to była dosyć mała przestrzeń i generalnie może przez to, że miałam jakieś oczekiwania, to nie byłam z tego w 100% zadowolona. Pa, mamusia. Kocham, dziękuję za dziś. Pa, i cynamonek też jedzie. Pa. Jestem już w domku, wróciłyśmy z wystawy i cynamon pojechał z mamą, bo ona go zabiera do fryzjera, bo tam mamy w Łodzi, który go od zawsze strzyże, więc go zabiera i po prostu tu jedzie na wakacje do babci, jak to synuś. Także za tydzień mi go przywiezie, więc teraz mam tydzień bez pieska mojego. Będę tęsknić, ale czasami rodzice muszą odpocząć od dzieci, prawda? Ten tydzień był dla mnie na tyle intensywny pod względem pracy i innych tam rzeczy, które miałam do ogarniania, że nawet nie odczułam tego, że cynamonek był u mojej mamy w Łodzi. I powiem wam, że czasami też jest dobrze zrobić sobie taki reset. Ja wiem, że to jest mój pies i może to być dla was dziwne, ale no generalnie jak się ma pieska, to jest duża odpowiedzialność i czasami to jest normalne, że jest się po prostu tym zmęczonym, a moja mama też uwielbia spędzać z nim czas, także dla niej to na pewno była sama przyjemność. Moi drodzy, dzisiaj mam tak fatalny dzień, jak chodzi o brzuch. Jezus Maria, myślałam, że się czymś podtrułam dosłownie wieczorem, Boże, rano. Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci. I umieram. Myślałam nawet o tym, żeby odwołać dzisiaj spotkanie, ale nie odwołałam i chciałam nawet iść spać po południu, ale w końcu nie poszłam. Miałam ogromną biegunkę rano, ale taką naprawdę jak za dzieciaka, jak miałam jelitówki, nie mam pojęcia o co chodzi. I jestem po swojej pierwszej terapii grupowej i było okej. Tylko jestem taka zmęczona dzisiaj przez to wszystko. Jest godzina 20:30 i ja idę dzisiaj wcześniej spać. Idę się kąpać i idę spać, bo przysypiało mi się na drugiej części. I tak, mam teraz terapię grupową online, pracuję w nurcie DBT, bo stacjonarnie było mega ciężko znaleźć, także pracuję online, zarówno indywidualnie, jak i grupowo. I bardzo fajnie jak na razie się zapowiada, także taki update'ik. Niemożliwe. O Boże. Jestem chora, moi drodzy. Mam jakąś jelitówkę albo nie wiem. Co?
Jest 13:46. Ja dzisiaj wstałam o 9, ale potem poszłam jeszcze spać i obudziłam się z 15 minut temu i babunia do mnie przyjechała z lekami, ale sobie chilluje cały dzień. Pamiętam, kiedy miałam taki dzień, żebym leżała w łóżku, a tam się coś robi dla mnie, jakieś leki. A mój brzuch, tak mi jeździ w brzuchu, po prostu jakaś masakra. A mam dzisiaj o 17 sesję zdjęciową. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. O, idzie mój wybawiciel. Smekta, smekta, smekta. A to nie jest jak Ksenna, nie? Nie. To dobrze. To jest coś. Pewnie niedobre. Tak mówiłaś, jak byłam mała. Tak, ale zawsze ci mówiłam prawdę. Ja biblioteki biorę... Ale masz wziąć. Co to? O Boże. Masz popijać, co to nie wypić od razu? Nie jest takie złe. No to wypij. No to wypij. Zawsze byłaś taka, co że... Co to jest? Smekta. Tak to ale się nie nazywa. Muszę naraz, nie? Mogę sobie popijać. Możesz popijać, ale tak żebyś ciepłe popijała. Tak, tak. Nie musisz naraz. Zaraz pójdę ci rumianek. Nie rumianek, tylko miętkę kupię. Dobra. Już nie umieram aż tak bardzo, ale nadal... Źle się czuję, jak chodzi o brzuszek. Jadę na sesję zdjęciową, słuchajcie, ale wyszło tak spontanicznie, że po sesji zdjęciowej jadę do Łodzi z moją babcią. What? Nie planowałam tego, ale jadę sobie na, nie wiem, 2 dni? Coś takiego pojadę, myślę. Wrócę sobie w piątek jakoś, może w sobotę. Ponieważ jutro są protesty rolników znowu w Warszawie i wszystko będzie i tak zamknięte. Plus też stwierdziłam, że spędzę sobie po prostu dzień z nią, 2 dni z nią, bo mam też takie teraz 2 luźniejsze dni, że nie mam nic zaplanowane tak konkretnie. Miałam się spotkać tylko ze znajomą, no ale to przełożę, bo no jednak z babcią się nie widzę tak często. Zrobię sobie taki reset day, 2 dni takiego resetu. Może sobie obejrzymy coś, poczytam sobie książkę, może sobie na masaż pójdziemy, poleżę sobie, może ugotujemy razem rosołek. Myślę, że nie tylko ja tak mam, że jak jest się chorym, to po prostu nie chce się być samemu. I ma się taką potrzebę być trochę takim dzieckiem, żeby ktoś się wami zaopiekował i babunia zawsze w takich sytuacjach mnie ratuje. Jesteśmy już prawie, jeszcze mamy 15 minutek. Ale oczywiście nie mogło się obyć bez żadnych przeszkód i zgubiłam ładowarkę do telefonu, ale mam nową, bo na stacji stanęłyśmy i kupiłam. Na pewno się znajdzie w momencie, kiedy nie będzie potrzebna. Nie czuję się jeszcze w 100% super, ale nie jest też już tak źle, jak było. No i mam nadzieję, że jutro wstanę ze świeżą energią. Cześć! Moi drodzy, ja tak dawno nie spałam u mojej babci, naprawdę chyba parę dobrych lat, także fajnie było wrócić do tego i poczuć taką nostalgię. Właśnie skończyłam terapię. Bardzo fajnie mi się pracuje z tym nowym terapeutą, naprawdę jestem mega zadowolona. I teraz czekam na mamę, bo będziemy sobie trochę spędzać razem czasu i prawdopodobnie dzisiaj wracam wieczorem, bo muszę jutro być rano w Warszawie, ale zobaczymy. Jeszcze z babcią pojedziemy pewnie do galerii, bo coś tam potrzebowała kupić. Ja sobie wejdę do Starbucksa, kupię sobie nowy kubek. Czuję się już dużo, dużo lepiej, także pobyt w domu u babci dużo mi pomógł na pewno. Także odpoczęłam sobie i relaksuję się. Fajnie czasami tak się wyrwać w sumie. Aczkolwiek ja mam jeszcze z tym problem, że lubię takie spontaniczne rzeczy, ale właśnie o tym gadałam dzisiaj na terapii, że towarzyszy mi zawsze taki dyskomfort temu, żeby się tak wyrwać z tej rutyny i u mnie gdzieś ten umysł taki racjonalny, mądry i emocjonalny się jeszcze nie łączy. W sensie mamy umysł racjonalny, który jest tak mega odcięty od emocji i mamy umysł emocjonalny, który jest tak mega nacechowany właśnie takim jakimś wewnętrznym rozbudzeniem, potrzebą zrobienia czegoś i ten mądry to są takie te dwa synchronizowane. I u mnie jest albo tak, albo tak. I dlatego czasami ciężko mi właśnie z tą sztywnością, ale no, pracuję nad tym, więc mega się cieszę, że mam tą terapię zarówno indywidualną, jak i grupową, bo to naprawdę mi bardzo, bardzo dużo daje. No niestety, moi drodzy, nie mogłam za długo już wysiedzieć w tej Łodzi. Jak poczułam się tylko lepiej, to od razu już chciałam wracać do domu. No strasznie mnie ciągnie do Warszawy, to jest już mój dom i tak traktuję to miasto. Popsułam obiektyw, bo upadł mi obiektyw, więc się nie wsuwa.
Czy on ostrzy? Ostrzy, tylko się nie wsuwa. Znowu, to już jest mój drugi raz, tak zrobiłam chyba z półtora roku temu, bo mi upadł, a był odsunięty i trochę się wysunął i idę zobaczyć, czy się da to naprawić, a jak nie, to muszę kupić nowy. Tutaj, tam na samym końcu nie zbliżyłam, bo mam stary stary obiektyw, który nie działa. Była ta włoska restauracja moja ulubiona, ale już jej dawno nie ma. Bycie sobą daje poczucie szczęścia. Dostałyśmy kwiatki, ale miło. Niestety nigdzie stacjonarnie nie mieli tego obiektywu, więc zamawiam go przez internet na Allegro. Znalazłam, bo on jest tylko w zestawach sprzedawany, więc jest ostatnia oferta. W ogóle zrobię też na jakieś 2 dni przerwę, bo czekam na ten nowy obiektyw i nie mogę po prostu robić wam zbliżeń, więc nie nagram tych 2 dni, dopóki go jeszcze nie mam i będę kontynuowała weekly vloga, jak już dojdzie, bo go dzisiaj zamówiłam, więc będzie niedługo. Oczywiście jak babcia do mnie przyjechała tego dnia, co czułam się fatalnie, no to nie mogło się obyć inaczej, tylko musiała mi wysprzątać całe mieszkanie, jak to babunia, także wróciłam sobie do pięknego, wysprzątanego na błysk mieszkanka i było cudownie. Mamy paczuchę z obiektywem, także gitas otwieramy sobie, więc będę już mogła dla was normalnie nagrywać. Dobra, chyba ten jest jeszcze lepszy, wiecie, bo on chyba jeszcze bliżej was zbliża. Wow, sztos! Mam też comiesięczną paczuszkę od Cosibelli. Także zaraz zobaczymy, co tam jest w środku. Dobra, moi drodzy, więc mamy dużo produktów z The Ordinary i mamy też tak, moje ulubione serum z witaminą C ze Skintry, to jest must have. Mamy retinol, o matko, kocham retinol i właśnie mi się kończy, więc poprosiłam, żeby mi wysłali, także się bardzo cieszę. Tego jeszcze nie testowałam, zawsze miałam z The Ordinary, ale myślę, że też się z nim polubię, bo bardzo lubię produkty ze Skintry. Skintra to jest w ogóle marka Cosibelli, także tam możecie dostać te produkty. Mamy taki kwas mlekowy to jest chyba i ja go używałam w ośrodku, pożyczałam go od Lisa, bo on mi właśnie go pokazał, więc bardzo chciałam go mieć teraz. Mamy mój ukochany tonik z The Ordinary, no i oczywiście klasycznie duże serum z niacinamidem, już mnie znają, bo to jest mój must have w pielęgnacji od nie pamiętam kiedy i ostatnio właśnie wysłali mi to takie serum peptydowe niebieskie i ono jest tak świetne, naprawdę, także jeżeli go jeszcze nie testowaliście, to sobie zamówcie, bo to jest mój totalny ulubieniec miesiąca ostatniego, albo 2 nawet już, chyba 2 już miesiące używam. I mamy też tak, kwas migdałowy, to jest nowość. Ja używałam kiedyś u kosmetyczki kwas migdałowy, ale sama jeszcze nie, także bardzo bym chciała testować. I mamy jeszcze nowe, jakieś takie inne serum, którego też jeszcze nigdy nie testowałam, oraz serum na porost brwi i rzęs. Także jestem bardzo ciekawa jego efektów. Oczywiście o wszystkim wam będę mówiła na bieżąco i może za jakiś czas nagram update filmu o skincare i opowiem o moich przemyśleniach. Także dziękuję jeszcze raz bardzo Cosibella za wspieranie mnie i mojej pięknej cery. Już od ponad roku chyba z nimi współpracuję, także jestem mega wdzięczna. I wpadajcie na ich stronę, link macie w opisie. Kocham te rutyny, jak jadę na lekcje pole dance'u. Kojarzy mi się to mega z tym czasem, jak byłam nastolatką i właśnie po szkole jeździłam na różne zajęcia dodatkowe. Ale tak się wkręciłam i naprawdę jest to dla mnie mega zajawka aktualnie. Chyba taka moja trochę nawet obsesja bym mogła to nazwać. Już jestem po, było mega szybko, więc wam nie nagrywałam za dużo, ale wam się wklei teraz rolka, którą zmontuję z wczoraj i z dzisiaj. Także wam się teraz to wkleja wszystko. Także jak już wam mówiłam, już jest po, trochę więcej wam opowiem, więc ogólnie jestem mega zadowolona i robię z każdą lekcją postęp. I na przykład dzisiaj już byłam w stanie się puścić i to jest tak satysfakcjonujące. Ja uwielbiam taką aktywność fizyczną, na której ten progres jest mierzalny i w ogóle uwielbiam robić wszystko, gdzie jakby progres widzę z lekcji na lekcję albo najlepiej od razu, ale no wiadomo, trzeba cierpliwości i czasu. To był mój 4. raz chyba albo 5.
nawet nie jestem pewna i jestem mega zadowolona, że w ogóle się zdecydowałam. Także będę chodziła cały czas, dwa razy w tygodniu, ale będę miała takie siniaki na piszczelach dzisiaj, bo sobie pozdzierałam trochę aż skórę. Znaczy może nie zdarłam skóry, ale będą siniaki i na udach, ale to jest klasyczek. No i w ogóle jestem w centrum i kocham centrum, ale to już wiecie, powtarzam to w każdym vlogu. Także wracam, teraz mam jeszcze kola, już powinnam się połączyć, bo 18 jest 18 i wracam do domu i będę pracować do wieczora i jeszcze ponagrywam TikToki. Taki mam dzisiaj plan. Patrzcie, jak jest ładnie. Ja kocham te budynki w centrum. Ostatnio w ogóle się zorientowałam, że ja ostatni raz włosy chyba podcinałam w październiku albo w listopadzie i one są już tak długie, ale muszę iść koniecznie podciąć końcówki, bo są już troszkę zniszczone, że tak powiem. A staram się to robić dosyć regularnie. Dobra besties, TikToczki nagrane, także zapraszam na TikToka, teraz idę zmywać makijaż i jeszcze mam trochę pracy na kompie, jest 20, także pewnie mi jeszcze tak zejdzie z 2 godziny, może trochę krócej jak się wyrobię. Zobaczymy, także widzimy się jutro. Ostatnio w ogóle zauważyłam, że zrobiłam mega progres, jak chodzi o jogę w rozciągnięciu i udało mi się zrobić taką moją wymarzoną pozycję, którą chciałam zrobić, odkąd zaczęłam praktykować, czyli prawie 7 lat temu, słuchajcie. Jestem z siebie tak dumna, że nawet nie wierzycie. Teraz wam się oczywiście wkleja zdjęcie, Kamila wam wklei, o którą pozycję konkretnie chodzi i każdego dnia notuję w niej coraz większy progres. Będę zaraz się szykowała, bo będę nagrywała odcinek, ale chyba sobie zmienię kolczyki. Niemożliwe! Wiecie, bo już dawno nie zmieniałam. Jest sobota, skończyłam spotkania i angielski jeszcze miałam teraz przed chwilką. Jest 19, nie, jest pół do 19 i planuję dzisiaj ponagrywać jeszcze trochę TikToków na zapas i podcast. Muszę sobie zrobić zapas podcastu, bo mi się szykuje pewien wyjazd, bardzo długi i potrzebuję mieć zapas, bo nie będę raczej miała czasu tam nagrywać. Upsy. Także no, chciałabym sobie zmienić kolczyki i do końca marca jeszcze na Arifie jest mój kod zniżkowy Nadia30 i daję wam 30% rabatu. Także polecam, bo lepiej mieć te 30% niż nie mieć. Wow. Ja bym chciała na pewno kończa zmienić. Te kryształki mi się już powycierały. O, a może industriala też zmienię. Nienawidzę zmieniać kolczyków i słuchajcie, fun fact jest taki, że mam ich chyba 27. Ja w ogóle kiedyś sama nie zmieniam kolczyków, zawsze chodziłam na wymianę do piercera, a jak byłam w ośrodku, to nauczyłam się robić to sama i teraz robię to sama. Więc zrobiłam sobie taki makijażyk i taką fryzurę. I zobaczcie w ogóle tu, widzicie to? To są baby hairy. Wkurzają mnie, bo strasznie odstają, patrzcie. Jezu, jakie irytujące. A, i kolczyki. Tak to się prezentuje. Zmieniłam te na dole tutaj. Wiem, że może dla niektórych to jest dużo, ale ja lubię, jak się dużo dzieje. I tutaj. Wiecie, co miałam nagrywać o tym, jak poznawać ludzi? Ja nagrałam w końcu o terapii mojej. Upsy. Pierwszą część, ale będę nagrywała na pewno jeszcze jedną. Ale jest już 20, jestem już zmęczona, także na dzisiaj kończę. I jutro mnie odwiedza mama, także się mega cieszę. I widzę się z wami jutro, bo muszę to jeszcze posprzątać. W ogóle ktoś napisał ostatnio, że te lampki solne wyglądają jak penisy. Dlaczego? W sumie? Mam w ogóle nowe obiekty, wiesz o tym? Coś widziałam. No bo znowu, pamiętasz jak mi się to stało już kiedyś? Ale że upadł ci? Mhm, upadł i on pękł i się nie wsuwał po prostu. Jedziemy do parku trampolin. Nie byłam tam nigdy. Na stację grawitacja. Bo ja bym chciała też na pilates chodzić, nie? No, super. Ale jest w ogóle ciężko znaleźć pilates na ten multisport w Warszawie, a one są strasznie drogie. Masz pro. No dobra, no nieważne, na jakąkolwiek z tych kart. Wszędzie albo trzeba karnety, ale wiesz, to jest mega drogie, bo na przykład jedna zajęcia, w sensie w karnecie, karnet na 4 wejścia na grupowe, 600 zł. Żartujesz. No. Ale jest coś takiego super i na to pójdę. I będzie mi bolała dupa, żeby wydać, ale kosztuje 80, to nie jest w sumie tak dużo, 80 zł za zajęcia w Skyfall Warsaw, czyli w tym budynku na 46 piętrze, tylko mega trudno się zapisać, pokażę ci, bo to znika, bo one są tylko w piątek o 10 wrzucane, bo to są o 18, o, w tym miejscu, w tym Skyfall. No to jest ten budynek, gdzie są ja te imprezy. Ja wiem, ale to z jakie zajęcia? Pilates? No pilates. A, i masz taki widok. A. No ja na pole dance schodzę i widziałaś na czwartych zajęciach już, jak ja robiłam, że czystą dziewczyną było super. A ile
różnie, bo to różne osoby przychodzą. I co, podoba ci się? Kręci cię? Tylko trzeba kurczę nie ślepić się na wszystkie mięśnie. No ja mam zawsze zakwasy na barkach, na nogach i ciśnieniaków pełen. Ja wam o tym często wspominam, ale naprawdę ważne jest to, żeby dbać o to nasze wewnętrzne dziecko, karmić je takimi aktywnościami, które kiedyś uwielbialiście robić w dzieciństwie, lub po prostu czasami odpuścić sobie taką dorosłość i odpowiedzialność, żeby trochę poczuć się jak te paręnaście lat temu i pozwolić sobie na to, bo każdy z nas tego potrzebuje, nieważne czy macie 20, 30, 40 czy 60 lat. Było beznadziejnie w tym parku trampolin, nie polecam nikomu. A ty teraz powiedz, jak uważasz? Za dużo dzieciorów. Strasznie dużo ludzi, ja nie wiem, jak oni to przemyśleli. Nie wiem, choć się domyślam. Że w ogóle za dużo osób na jedną godzinę i nie można było w ogóle z niczego skorzystać. No więc właśnie. Żadnej atrakcji. Było sympatycznie, natomiast za dużo ludzi. Nie, na każdą nie atrakcję było, nie trzeba było sympatycznie, czekać. Nic prawie nie zrobiłyśmy przez tę godzinę. Było dużo atrakcji, ale było za dużo ludzi na jedną godzinę i po prostu no, wszędzie były kolejki. I na przykład na jedną atrakcję 10 minut, bo to jak na godzinę wchodzicie, to nic nie zrobicie przez tą godzinę. Troszkę poskakałyśmy. No i moi drodzy, mamy tutaj lekką kraksę, można by rzec. Zaraz zobaczycie, co się właśnie wydarzyło podczas naszej drogi do kawiarni. Ja dzwonię 112. Dzień dobry. Zobaczyłam właśnie pożar. Warszawa to jest ulica Kolejowa naprzeciwko Bydło Powidło. Pali się jakiś stary budynek. Może już macie zgłoszone. Dobra, okej, okay, dobra. Dzięki. Do widzenia. Słuchajcie, coś nam dzisiaj nie idzie. Teraz pożar. Pierwszy raz w życiu dzwoniłam na 112 w ogóle, ale już mieli zgłoszone, ale no po prostu przyjechałyśmy do kawiarni i nagle się jakiś budynek pali, gdzie ja tutaj przyjeżdżam minimum... A 20 jest zamknięcie. No to możemy iść tam. Ale jest... co? No dobra. Minimum raz w tygodniu jestem tutaj, w tej kawiarni, znaczy chciałyśmy iść do Miałgrau. Ja przyjeżdżam do Typiki. Nigdy nie było takiej sytuacji i teraz po prostu... Jedziemy i nagle kurde pożar. Ta niedziela nie należała do udanych, ale bardzo cieszyłam się mimo wszystko, że odwiedziła mnie mama. Dzień zakończył się tym, że po prostu poszłyśmy na zakupy do Żabki, do Carrefoura Express, ponieważ kawiarnia obok mnie była już zamknięta. Cześć maluszku, no cześć. Mamusia przywiozła mi synusia, także już jest ze mną. Bo Cynamon był na wakacjach i tak naprawdę, moi drodzy, to jest koniec tego vloga, także podsumowując, stacja grawitacja. Nie polecam tego parku trampolin. I co? I kończymy tego weekly vloga. Będę sobie zaczynała pewnie kolejnego na dniach. Chciałyśmy iść potem do kawiarni Miałgrau z mamą, ale był ten pożar, który widzieliście. Bo nawet ten dym, powiem wam, tutaj czuć. A ja mieszkam od tej kawiarni no parę kilometrów, tak? Także duży pożar i stary budynek się palił. Ogień to jest żywioł. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Podajcie moje dwa konta na Instagramie, dwa konta na TikToku i na podcast. I widzimy się w kolejnym filmie za parę dni na moim kanale. A ten, kto obejrzał do tego momentu, pisze komentarz o treści mama. Pa!